Jest to projekt, który jest finansowany z pieniędzy unijnych, co też chciałem podkreślić. Bez tego miasto nie pozwoliłoby sobie na taki wydatek, ale dzięki temu mamy 5, zaraz będą kolejne autobusy. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy przyłożyli rękę do tego, że dzisiaj jako pierwsi możemy jechać, bo jest to praca drużynowa, jako pierwsi po Opolu możemy jechać takim autobusem. I ze strony spółki, ze strony miasta przede wszystkim ukłony wobec pani prezydent Stelnickiej, prezesa Stadnickiego, naczelnika Zawadzkiego i wszystkich innych osób, które sprawiły, że tych emisji spalin trafiających do naszego powietrza będzie zdecydowanie mniej. Bardzo mnie cieszy, że Opole idzie w tym kierunku, natomiast jesteśmy osobami, które też myślą po prostu o budżecie miasta, o tym, żeby sensownie wydawać pieniądze, bo potrzeb różnych jest dużo, więc gdy pojawiła się taka okazja, żeby dostać zewnętrzne środki i w ten sposób kupić takie nowoczesne autobusy, to z tego skorzystaliśmy. To pierwsza piątka autobusów elektrycznych, no pierwsza zasadnicza korzyść z funkcjonowania takiego autobusu to oczywiście wpływ na poprawę powietrza w samym mieście, ponieważ jest to autobus zeroemisyjny, elektryczny, najnowocześniejszej technologii, także czysta naprawdę technologia elektryczna będzie zastosowana w tym autobusie. Autobusy będą obsługiwały na razie linię 25 i to jest ta pierwsza tura autobusów, ale oczywiście w planach mamy zakup jeszcze sporej liczby autobusów elektrycznych. Ładowarki pantografowe co do zasady służą do doładowania autobusów w trakcie eksploatacji, a więc wtedy, kiedy po pełnym naładowaniu opuszczają zajezdnie, rozpoczynają obsługę komunikacyjną, przychodzi czas na uzupełnienie tej energii. Mamy w tym autobusie zainstalowany system oczyszczania powietrza z wirusów drobnoustrojów grzybów oparty na promieniowaniu ultrafioletowym. Mamy co prawda do czynienia z bardzo dynamiczną zmianą sytuacji na rynku energii, na rynku paliw, spowodowaną znanymi wszystkich okolicznościami, ale na ten moment porównanie tych dwóch parametrów wskazuje, że o ile przy obecnych cenach koszt jednego kilometra to jest około 2,40-2,50 zł za jeden kilometr samego paliwa, to w tym przypadku nie powinien on na ten moment, chociażby przy użyciu tej energii z tego pantografu, z tego przyłącza, nie powinien przekraczać złoty 60, złoty 70 do złoty 80. Bardzo fajnie się jeździ autobusem. Jest naprawdę super. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam panel, praktycznie różnic jest tu bardzo niewiele, jeżeli chodzi o różnicę między autobusem elektrycznym a spalinowym. Brakuje ręcznego retardera, jest troszeczkę inny pedał przyspieszenia, nie ma obrotomierza. I to jest tak naprawdę wszystko. Mamy jako nowość w tych autobusach kamerę na lewej ścianie pojazdu. Pozwoli ona wyeliminować bardzo wiele takich spornych sytuacji dotyczących wyjazdów z zatoki i tak dalej. Mieliśmy szkolenia, każdy z nas podjeżdżał pod pantograf, każdy z nas musiał sprawdzić, czy ten autobus, czy ten pantograf się opuści. Oprócz tego każdy z nas miał szkolenie z obsługi ładowarki zajezdniowej, czyli ładowarki kablowej, także to jest to. Oprócz tego budowa autobusu, wiadomo, czyli gdzie znajdują się baterie, gdzie silnik, jak to obsługiwać. Atutem tego autobusu jest to, że jest to pojazd zeroemisyjny, czyli tak naprawdę nie emituje praktycznie żadnych zanieczyszczeń i wydaje mi się, że na pewno delikatnie, przynajmniej tych 5 sztuk już delikatnie może wpłynie na poprawę jakości powietrza, natomiast jeżeli dojdą kolejne, to myślę, że będzie to znacząca poprawa. Jeszcze dla tych kolejnych autobusów to rozważamy, które to będą linie, natomiast pula autobusów będzie dedykowana linii 25. Jest to linia, która obsługuje między innymi ulicę Katowicką, szpital, więc są to autobusy, które są na taką trasę wybraliśmy, która będzie wykorzystywana przez sporą liczbę mieszkańców.